Przewaga 4. No i Hakan stojąc na parkiecie zabrał mu piłkę i Gordon teraz w górę. Znowu nacisk na całym boisku, nie widział Humphrey Policki w ogóle. Pięknie. Zbiera piłki. Lude Håkansson. Podanie do Gordona i ten otwarta pozycja, doskonale zagrany pick and roll. To widać, że spowodowało ogromne kłopoty. Jeszcze strata i Gordon poleciał, ale panowie Granatowi nie robią nic. Tak, rozbici są Szczecinianie. Dobra skuteczność, prawie 4 zbiórki i 2 asysty tego gracza. Ależ dobitka rewelacyjna Drew Gordona. Ładna akcja też, taka wrzutka, lob pas do Marcela Ponitki, ten w trudnej sytuacji, gdzieś tam popychany. Się nie różniła przez te kilka sekund. Teraz Gordon i tutaj już obrony nie będzie, świetnie odgrywa Zyskowski. I są kolejne punkty, timeout dla Roberta Witki. Świetnie to rozegrane, tylko ten ruch do pomocy wątroby od razu wykorzystany. No i Sunkiewicz, ale to takie rozwiązanie mocno rezerwowe, powiedziałbym. Tak, tak, oczywiście. Ależ Håkansson cudownie wypatrzył Tomassona. A więc odpowiada Szwed rewelacyjnie tutaj swojemu koledze. Chciał się zrehabilitować, zrewanżować może w ten sposób, bo wcześniej świetnie to on kończył akcję spod kosza. No, Stelmet nie nerwowo, tylko koszar. Kowalczyk pod kosz, zablokowany przez Radicza. Tak, rzeczywiście, no ja myślę, że tutaj warszawiacy czują to, że to jest do wzięcia, że dzisiaj jest szansa, dlatego tej nerwowości trochę jest zbyt wiele. A po drugiej stronie, generalnie, teoretycznie, Stelmet. Gdzie szukać lepszych graczy? Którzy z tych obecnych nie nadają się do gry na tym poziomie? Teraz proszę, Łukasz Koszarek, co za akcja w obronie. Świetne wejście Koszara, asysty, teraz aktywna gra w obronie. Tak. I Zamojski, czysta pozycja dla Przepka Zamojskiego. To może się równać najczęściej dwoma punktami. I tak rzeczywiście się stało. A Jean Tabak już zerka na zakamarki ławki rezerwowych i wywołał właśnie Kaspra Mąkowskiego, który zaraz wejdzie na parkiet. A więc dużo minut dla graczy zaczynających grę w Energa Basket Lidze. Jeszcze 8 prawie wyjścia do piłki i również szybkie podanie. Gibson do Humphreya, ten pod koszem, ale zatrzymany przez Tonego Meyera, ależ blok. No, co ciekawe, Kramosz na tej trójce w obronie, jeśli chodzi o pick and roll. Zobaczmy, bo jeszcze jeden rajd i jeszcze jeden przechwyt Zielonogórzan i kolejne łatwe punkty spod kosza. Pięknie. A i będzie przerwa dla Igora Milicicza, nie było zasłony, pokazuje Szymonowi Szewczykowi, ale pięknie korzysta ze swoich okazji, kontruje teraz Stelmet. Zobaczmy jeszcze raz. Niezgubiony tam gdzieś Zamojski przechwycił piłkę, a Radicz pobiegł znakomicie do kontry. 30 do 19. No, pięknie tutaj rozpoczęli drugą kwartę Zielonogórzanie. Oni lepiej sobie radzą. Håkansson, właśnie ciekawe, że właśnie rotuje w pierwszej kwarcie bez Łukasza Koszarka na ogół. Pięknie. Tabak, świetnie, Zyskowski. Trzech graczy przy nim. Dogrywa do Radicza. No, w ten sposób tutaj chcą zatrzymać Jarka Zyskowskiego, ale czy to się uda? Włocławianie. Piękna asysta. Posiadań jest najmniej. Håkansson, przekazanie na pozycji 1-4 i Gordon wymanewrowany teraz. Taylor, świetnie Meyer dograł do Gordona. Oj tak, rewelacyjnie teraz zagubiona defensywa zespołu z Lublina, mimo tego, że jest tu po pierwszej rundzie. Lemar wrócił na parkiet i od razu mija, ale Tomasson go jeszcze złapał fantastycznym blokiem. To nie jest dzień Brentona Lemara. Jest już na parkiecie 8 minut, jeszcze bez punktu, to był jego czwarta próba. Robert Witka, no ale na razie już przygotowany jest do zmiany. A, tak. A teraz Trotter, świetne podanie, ale blokuje Tomasson. No ale Odigie dzisiaj naprawdę nieźle zaprezentował się w tym pierwszym fragmencie. Tak, oczywiście, no ale tu oczywiście to jest... Trzeciej kwarty, Pelczar do kosza, bardzo niecelnie. Jeszcze kilka sekund ma Stelmet z połowy, Joe Tomasson trafia! Coś za ukoronowanie tej kwarty!
przed syreną jeszcze punkty zdobyte przez Joe Thomasona, który tutaj start dobija. Ile to punktów ma Stelmer? 89? Niesamowite. A wydawało się, że trochę im nie idzie w tej kwarcie. Tak, ale tyle razy już jak gdyby ma takie wrażenie, że Thomason patrzy na tego. Sobie Simon też ma problemy z powrotem do obrony. I koszarek niecelnie, ale znowu jest zbiórka. Bonitka, odważnie, sam i Gordon! Nadleciał! On jednak potrafi skakać. Niesamowite loty nad nielotami z Włocławka. Zobaczmy, jak to wyglądało. Stoi tu paru dżentelmenów w białych koszulkach, a jeden leci. Spójrzmy na Szymona Szewczyka. On tutaj musiał trochę pomóc, ale w tym momencie... No właśnie, to są takie sytuacje. Już myślał, że... Tak sobie przypomniałem. Ale przepraszam, że ci przerwałem. Tymczasem przerywa Marcel Bonitka. Ależ akcja. Marcellus się tutaj nam rozskakał. I na całym boisku świetnie teraz od razu po tej efektownej akcji rozpoczynają defensywę zielonogórzanie. Minus 20. Piłki spod kosza, bardzo nieudany rzut Mokrosa. Zyskowski. Ale złoty jeszcze jeden raz. Magic moment w Zielonej Górze. Tak jest. Pokazał ucho Jerome Tritowi, a on za uchem idzie. Bum! Nie ma tutaj Jarka. Tam był z drugiej strony. Jeszcze raz popatrzmy. Ale trzech zawodników zareagowało, bo tych dwóch, ale również Mokry tutaj zrobił krok do przodu, do linii, do środka.